Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego tematu, który jest w tej chwili na fali, czyli brak prądu. Jeżeli nie mamy prądu w domu, co możemy, jak się zabezpieczyć? A więc chciałem na przykład zaproponować Wam bank energetyczny. Możecie sobie zakupić bank energii, naładować go sobie. Jeżeli macie 1, 2, 3, 4, 5 takich banków, możecie mieć jakiś czas energię. Może Wam się to przydać. Nie kosztuje dużo, ale po prostu możecie sobie się zaopatrzyć w taki właśnie bank energetyczny do ładowania telefonu czy jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych. To właśnie to jest ten bank elektroniczny. Jak również możecie zastosować do oświetlania mieszkania zwykłą baterię samochodową, podłączając do niej kabelki, mając odpowiednią żarówkę przystosowaną właśnie do baterii samochodowej. Można to uzyskać w jakimś technicznym sklepie, poprosić po prostu, żeby Wam ktoś wytłumaczył, która żarówka jest właśnie do baterii od samochodu i dzięki czemu również możecie mieć oświetlenie elektryczne jakiś czas właśnie z takiej baterii. Jeżeli chcecie się zaopatrzyć w jedną baterię samochodową lub więcej, mogą to być baterie nawet używane, mogą być doładowane wcześniej przez odpowiednią ładowarkę. Także dzięki temu również możecie posiadać prąd i oświetlenie. Następnym takim elementem do oświetlenia mieszkania to polecam właśnie, jak już wcześniej wspominałem w moich filmikach, zaopatrzenie się w świece. Możecie również się zaopatrzyć w normalne świeczki, które po prostu są dostępne w sklepie. Jeżeli tych świeczek nie macie, a macie olej zużyty, olej słonecznikowy z nasion, możecie wyciąć odpowiednie kółeczko z korka, z takiej właśnie materiału podobnego do korka, z korka, który jest gruby na 0,5 cm lub trochę grubszy, zrobić dziurkę w tym płatku od korka, pociągnąć sprężynkę, w tej sprężynce dać knot, tak żeby ten knot łączył się z olejem, który jest pod spodem, pod korkiem, ten korek będzie Wam pływał na oleju. U góry będzie również w tej sprężynce zamieszczony knot w taki sposób, żeby po prostu Wam się ten korek na tym oleju nie spalił, nie został jakby przypalony. Dlatego drodzy kochani, bardzo ważnym faktorem jest również pozytywne zgaszenie takiej świecy olejowej, a więc można zrobić sobie taką tubkę z aluminium i po prostu nałożyć w momencie, kiedy już świeczki nie potrzebujemy, nałożyć taką tubkę właśnie na ten knot, dzięki czemu ten knot nie będzie nam dymił, będzie po prostu odpowiednio zgaszony w takim systemie, że on nie będzie po prostu tam się tlił i dzięki temu możecie również skorzystać ze świecy olejowej. To jest taka wzmianka, jak po prostu możecie w trudnych momentach, kiedy nie będzie prądu, możecie po prostu zrobić własną świecę olejową lub zaopatrzyć ją w świeczki i mieć po prostu światło w mieszkaniu. Na marginesie chciałbym zaproponować aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik bardzo praktyczny, można go nosić w kieszeni, można go mieć pod samochodem, pod siedzeniem kierowcy, powoduje lepszą, komfortową jazdę. Macie również podkładki na moim sklepie pod YouTube'em, możecie z nich skorzystać. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie, drodzy kochani, tutaj z Teneryfy i do widzenia.